Witam w Jazz Jackrabbit 2. Tym razem mam włączone The Secret Files, czyli dodatek, który wyszedł do tej gry. Ten dodatek jest standalone, oczywiście. I spróbujemy sobie zagrać tą grę przez internet. Ale rozlałem wodę, paskudnie. Nieważne. Internet play. Join. Jeden gracz. Start. Pobieramy je z serwerów. Proszę bardzo, tutaj mamy 6 graczy, w tym 2 botów. I chyba jest tak samo. I tutaj mamy jeszcze tego relaksera, ale może po kolei. Zobaczmy tego Zil Alpha. Prawdopodobnie będzie musiała mi się nam pobrać mapę, a to oczywiście ten serwer wysyła to dosyć szybko. O ile 23 KB na sekundę, to można uznać, że to jest szybko. Zobaczmy, jak wyglądają gracze. No w tym miejscu niebieskim są 2 boty. A boty raczej nie pomagają zbyt dobrze, więc próbujemy zmienić drużynę. Słab. Nie. No ten bot jest tutaj właśnie głupi, nie wiem dlaczego ten admin tego bota tutaj włącza, ale on tak naprawdę psuje całą zabawę. O! Power up. Już dostałem od bota, ale bot też ode mnie dostał. Na koniec przyszli, aha. O, bot flagę na naszą. Spróbuję go zabić. Fail. Bot załatwił mnie. Ktoś znowu flagę ukradł. Czy jednak boty potrafią sobie poradzić z takim konceptem jak zdobywanie flag? Kurde, czym ja tę postacią gram? Ona skaka się. O, zdobyłem flagę. O kurde. Tylko nie znam tej mapy. I nie wiem, gdzie trzeba biec. Wtedy? No i zabiliśmy punkt, tylko że to było głupie, no bo ta druga drużyna nie ma szans. Niebieska. Tak więc myślę, że właśnie, no przez tego ten bot bardzo dużo tutaj psuje. Myślę, że starczy nam... O, poparzyłem kolesia jeszcze przy okazji. O, zabiłem go. Okej, myślę, że starczy nam tutaj przy tej prezentacji CTF-a. Zobaczymy sobie ten drugi serwer, Duels. Gdzie on jest? Mary Joe? Nie. Ten. Zil Duels. Jezu, ona się musi pobrać mapa. No tutaj już jak widać są jak się gracze. Zobaczymy, czy będę mógł się dostać do gry. Spectate off. Spectate. Spectate off. Is no longer spectating. Dołączyłem się do gry, świetnie. Chyba mnie wywali. O, chyba mnie wywali z tego, z gry. Bez sensu. No to nie będę przeszkadzał. No i generalnie ciężko jest właśnie znaleźć taki serwer tutaj, na którym można pograć jakiegoś deathmatcha albo coś, albo coś. Takim najbardziej poleganym jest ten relakser w sumie. Zobaczmy, jacy gracze są. No, są i profesjonaliści. I to polega właśnie na rozwiązywaniu takich zagadek zręcznościowych, o których ja już tam wcześniej wspominałem parę razy. Tutaj na przykład trzeba przelatywać przez te dziury. W tych słupach, no bo to teleportuje, tak? I to jest dosyć trudne. Uszami. A chyba akurat grałem już ten poziom. Raz. Zobaczmy, ile tu jest tych poziomów. 20. No, to grałem w to. Do dzisiaj chyba nawet. Co ciekawe, to właśnie znacznie łatwiej jest to wykonywać przy pomocy klawiatury, niż przy pomocy pada. I przeszedłem tak oto poziom pierwszy, teraz zaczynamy poziom drugi. W sumie mogłem to dalej zrobić. Chociaż nie, Lori chyba tu nie wyskoczy. No, od razu trzeba. I tu nie trzeba spazem. Czyli zamieniamy się w spaza. I fail. No to szybka przemiana. I próbuję jeszcze raz. Udało się. Teraz mamy tą broń, która przestrzeliwuje przez ściany, więc się zmienimy z powrotem w Lori. I lecimy. Okej. Okay. Które są w tej sytuacji potrzeby? Spacja do oporu. Nie udało się. No to jeszcze raz. No i tak sobie można próbować, prawda? Poziomów jest 20 i niektóre są łatwiejsze, niektóre są trudniejsze. No, teraz zobaczymy, jak robi to pro. Batman jakiś. Udało się. No i teraz jesteśmy na deskolotce. Tego nie lubię, bo ta deskolatka po prostu nie jest stabilna. O. Ale co szczęście ten labirynt jest akurat dosyć prosty, więc być może się uda za pierwszym razem. Uwaga. Nie lubię, jak są tutaj inni ludzie w pobliżu, bo oni powodują rozproszenie. Tak w ogóle to się nie przywitałem, co zrobiliśmy w środku, jak do obory, ale już nieważne. Oni mogą chyba zaraz poziom zmienić, bo jeżeli się wygra to wtedy można albo robić głosowanie, że chcemy przyjść do następnego poziomu, wtedy ludzie mogą odmawiać, albo można też zrobić... forsnąć, o, że poziom się sam zmieni, tak więc nie wiem, bo coś to głosowałem w ogóle. I tutaj trzeba wpisać WC ON, czyli Wall Climbing. I trzeba tutaj wykorzystywać po prostu bug w grze, żeby przejść dalej. Tylko spas może zrobić. Całkiem proste to jest. Znaczy na początku jak to robiłem, to było to ekstremalnie trudne, ale teraz już się jakoś nauczyłem. Dobra, tutaj w sumie nie jest ważne, którym królikiem to zrobimy. Ważne jest to, że potrzebujemy nam będą te rakiety. I to z kolei jest znacznie łatwiej zrobić padem. Podbiegałem do ściany. Kurde. Ach. Jeszcze raz. Ach, nie wyszło. No to jeszcze raz. Kurde no. To jest właśnie trudne, wbrew pozorom. Wydaje się, że wystarczy tylko naciskać klawisz. To się samo uda, ale nie. No, ktoś właśnie przeszedł poziom i niestety nie udało mi się przejść tamtego. Kurde, to było dziwne, bo powinno mi się to udać, no i nieważne. Dobra, akcja z Jazzem tym razem. I ty powinien robić klawiaturą. Fail. Muzyka oczywiście jest skądś innym wzięta, bo w grze takiej nie było. Mam przyszli Polacy. To też nie jest takie trudne, tylko po prostu trzeba wtrafić. Przekonajmy się, ile to jest poziomów. 10. Ale fail. Kolizja od ptaszka po lewej. Świetnie. Dobra, a to trzeba z włączonym rozpędem. Kurde, za wcześnie. No i oczywiście na tym serwerze są rankingi graczy też. Można wpisać na przykład top i nam bot powie, kto jest u góry. Źle wpisałem chyba. O. No niestety ten Twin to jest cheater, tak więc no to raczej lepiej nie zwracać uwagi. Ile osób przeszło ten test? Zaraz? Quiz 1, napiszemy. 17 osób. Czyli to jest takie trudne, że prawdopodobnie tego nie przejdę. Tylko 10 poziomów, ale jak tylko 17 osób to przeszło, no to... To musi być naprawdę potężnie trudne. Znaczy to już widać nawet tutaj, że to są jakieś zawijasy. Koleś też ma problem. Widzę. No, udało się. Teraz tutaj nie można za wysoko. Wow. Nie spodziewałem się, że się to uda. To też się spodziewałem, że się uda. Może staje się w tym lepszy. Aczkolwiek zawsze jak się tak mówi, to się przestaje udawać. No właśnie. No ale pamiętam, ten jest wyraźnie pamiętam, że go nie przyszedłem. Kurde. Hola puto, jak świetnie. Kurde, za daleko. To jest właśnie niefortunne, że tutaj mamy takie niewielkie pole do manewru. I tutaj trzeba to jakoś spacem robić. No właśnie, tylko jak? A już wiem jak. O kurde, to będzie masakra. Tutaj trzeba wykonać ten skok, tylko że trzeba najpierw się przenieść w to miejsce tutaj nade mną. O. Kurde, prawie się udało. Nie no, lorytem się nie da zrobić tego. Jak już mówiłem, Lori jest ułomny, jeżeli chodzi o skakanie. Kurde. To jest właśnie w kupie, że ten królik włącza te uszy nie zawsze tak samo. I tak naprawdę nie wiadomo, czy on je włączy, czy nie. O, teraz było dobrze. Okej. Udało się. Down. Aha, w ten sposób. Okej. Dobra. No dobrze. Tutaj chyba jeszcze nie doszedłem, bo nie pamiętam tego. Przynajmniej dalej trudną rzecz na dzień dobry. Jak mam to zrobić? On tak wysoko nie skacze. Zaraz zobaczymy, jak to kolej zrobi. Może tego nie zrobi. No kurde... Ciężko to zrobić, ponieważ ten królik tak wysoko nie skacze. O, teraz było blisko. Tutaj po prostu jest potrzebna precyzja piksela. O, udało mi się. Tylko że za daleko podleciałem. Niekoniecznie z shiftem włączony, z bieganiem za 3. No teraz to za nisko poskoczyłem. A skąd ja znam w ogóle tę melodyjkę? Bo to jest jakaś znana melodyjka, tylko jest przerobione. Pewnie to jest coś takiego znanego, że aż głupio, że nie znam tego, ale... Ktoś właśnie napisał I love this music. Przeszkadzają oni. Zaślepiają mnie. Kotują się. Kurde no. Kurde. Dobra, powiedzmy, że tak. Przeskoczę tam do tego następnego. O, pola. Nie do następnego poziomu, tylko do następnego pola i sobie to zakończymy, bo chyba nie ma sensu, żebym pokazywał tutaj, jak strasznie lamię w to. Na pewno nie będę jedną z tych 17 osób, które przeszły ten test. Znaczy, jakbym przeszedł, to byłbym jedną z 18. Tak więc myślę, że nie ma sensu nagrywania tego do końca. O, prawie się udało. Kurde no. tym bardziej, że dalej nie wiem, jak na przykład przez tą skakankę później przejść. To jest niepojęte. Okej, dobra. A już wiem, to trzeba zamrozić po prostu. Tym, no. Okej. Zakończmy sobie to i jeżeli ktoś się chce w to pobawić, to proszę bardzo. Generalnie jest to dość spore wyzwanie i można się przy tym uzależnia to, można przy tym dużo czasu, na to dużo czasu poświęcić, próbując to przejść. Żeż kurwa, coś napisał, świetnie. Dobra. I tym akcentem zakończyłem ten film.